Witam w kursie grafiki komputerowej w programie GIMP. Mamy tutaj główną stronę naszego programu gimp.org, skąd możemy pobrać najnowszą wersję za pomocą kliknięcia na przycisk Download. Dlaczego wybraliśmy program GIMP? Wybraliśmy program GIMP dlatego, że jest on przede wszystkim darmowy, posiada mnóstwo dodatków, pluginów, pędzli, deseni, które można pobrać, a także nie ustępuje możliwością komercyjnemu Photoshopowi, więc do nauki w zupełności nam wystarczy, gdy zasady projektowania grafiki oraz manipulacji na obrazach opierają się praktycznie na tych samych zasadach, a jeżeli się nauczymy je stosować i przyswoimy podstawowe narzędzia, to nie będziemy mieli problemu z tym także w komercyjnych programach typu Photoshop. No więc myślę, że już sobie pobraliśmy tego GIMPa. Ja sobie tutaj postanowię uruchomić. Widzimy, mamy tutaj główne okno uruchomienia programu. Ja obecnie korzystam z wersji 2.6 programu, a najnowsza, najaktualniejsza ma numer 2.8. A widzimy tutaj, czytują się nam wszystkie rozszerzenia, dodatki. A więc jeżeli w przyszłości będziemy dodawać i wgrywać jakieś nowe pędzle, desenie, to niestety musimy uruchomić ponownie program, aby te pędzle czy desenie, które wgraliśmy do folderu, były dostępne bezpośrednio z programu. Przejdźmy zatem tutaj do omówienia naszego obszaru roboczego, który tutaj widzimy właśnie. Tutaj mamy nasz główny obszar roboczy. Tutaj widzimy górne menu z dostępnymi opcjami. Po prawej stronie mamy przybornik. Jeżeli w jakimkolwiek przypadku on nam zniknie, możemy go wywołać za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl plus B. No więc tutaj mamy standardowe narzędzia. Tutaj mamy ustawienia koloru. Kolor pierwszoplanowy, czyli tutaj mamy kolor czarny, oraz kolor tła, czyli kolor biały. Tutaj mamy opcje dla każdego narzędzia. Dla każdego narzędzia oczywiście są inne opcje w zależności od jego zastosowania i możliwości. Jak widzimy, w każdym narzędziu mamy zupełnie inne opcje. Przejdźmy tutaj zatem krótko do omówienia naszego menu. Tutaj mamy opcję dotyczącą pliku. Ja standardowo zalecam naukę skrótów klawiszowych, gdyż one pozwalają nam na szybkie manipulowanie poleceniami, a także wykonywanej operacji na obrazie. No to mamy tutaj dla nowego obrazu mamy Ctrl+N. Ciśniemy Ctrl+N, a widzimy, możemy tutaj wybrać sobie gotowy szablon. Standardowo ustawione są tu rozmiary wydruku A3, A4, różne standardowe rozdzielczości ekranu. Lub też możemy wpisać samodzielnie szerokość i wysokość w odpowiednich jednostkach. Możemy tutaj sobie wybrać piksele, cele, ewentualnie inne. Tutaj także możemy sobie wybrać orientację pionowa lub pozioma. Wybieramy przestrzeń kolorów. Możemy albo wybrać kolorowy obraz, albo monochrom, czyli czarno-biały. My wybierzemy sobie kolorowy. Wypełnienie. Tutaj możemy wybrać pomiędzy kolorem pierwszoplanowym, kolorem tła, białym lub po prostu przezroczystym, czyli nie ma żadnego tła. Jeżeli wybierzemy kolor pierwszoplanowy, wtedy uzyskamy czarny kolor płótna. Jeżeli wybierzemy kolor tła, uzyskamy kolor biały. A to wybierzemy sobie dla przykładu kolor pierwszoplanowy. Tutaj możemy dodać komentarz do nowego obrazu. A widzimy, utworzył nam się obraz o czarnym tle, o zadanych wymiarach wprowadzonych wcześniej. Możemy tutaj także utworzyć obraz bezpośrednio ze schowka, skaneru, aparatu, zrzut ekranu. Klikniemy sobie na zrzut ekranu. Pobieranie, tutaj mamy ustawienia, możemy
pobrać cały ekran. OK, zrobimy sobie krótko zrzut. A widzimy, bardzo szybko przeprowadziliśmy zrzut ekranu zaledwie jednym kliknięciem. Lub też możemy sobie utworzyć nowy obraz ze schowka. Ja sobie tutaj wcisnę klawisz Print Screen Sys. Wcisnąłem klawisz odpowiedzialny za tworzenie rzutu ekranu i robię ze schowka. Ja widzimy, efekt mamy podobny. Co tutaj mamy jeszcze? Możemy otworzyć strumień sieciowy. Możemy także, tutaj mamy, jak widzimy, mamy historię ostatnich otwieranych plików. Tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, gdyż ja w starej wersji tutaj mam tylko opcję zapisz. W nowej wersji figuruje także polecenie wyeksportu. Różni się to tym, że tutaj korzystając z opcji zapisz, mogę sobie po prostu zapisać bezpośrednio obraz jako PNG. Standardowym rozszerzeniem dla obrazu jest XCE, programy GIMP. To rozszerzenie pozwala nam zachować wszystkie operacje, które wykonywaliśmy, historię, a także aktualnie ustawione warstwy, zastosowane efekty, filtry. Także nie uzyskujemy efektu spłaszczenia obrazu, czyli połączenia wszystkich warstw w jeden wyjściowy obraz. Natomiast w nowej wersji, aby zapisać jako XCE, wybieramy opcję zapis. Natomiast jeżeli już chcemy zapisać jako PNG, musimy wybrać opcję wyeksportu, która będzie widoczna gdzieś tutaj w tym miejscu. Możemy sobie także przykładowo zapisać jako szablon na plik. Czyli załóżmy, że tworzymy kilka podobnych projektów o czarnym tle. I na przykład tutaj byśmy mieli ścięte białe na różnych. Można powiedzieć, że to takie w stylu tych starych zdjęć, abyśmy robili wkładki do starych albumów, gdzie narożnikowo były wkładane zdjęcia. Coś podobnego. No to wtedy taką ramkę byśmy mieli i wtedy sobie możemy zapisać jako szablon i wtedy dodajemy tylko nowe zdjęcia poniżej tej ramki. Tutaj możemy przywrócić poprzedni obraz, czyli jeżeli pracowaliśmy na obrazie wyjściowym i go nie zapisaliśmy, za pomocą kliknięcia przywróć uzyskujemy oryginalny źródłowy plik. Opcja drukowania standardowa. I tutaj mamy, bardzo ważne, na to trzeba zwrócić uwagę, mamy opcję zamknij. Czyli zamyka okno obrazu lub zamyka wszystkie okno obrazu, ale nie zamyka samego programu. Spróbujmy zatem. Klikamy na zamknij, jak widzimy, zamknął nam się tylko obraz, ale program cały czas działa. Jeżeli chcemy zamknąć program, klikamy na przycisk zakończ, Ctrl Q. Tutaj mamy standardowo cofnij ponów, ale także mamy tutaj historię operacji, gdzie możemy przejrzeć ostatnie operacje wykonane na pliku. Mamy tutaj standardowo opcję wycinania, kopiowania i skopiuj widoczne. To jest bardzo ważne. Jeżeli mamy obraz złożony z dwóch, trzech warstw, jedna z drugą i zaznaczymy dowolny wycinek tego obrazu, to wtedy program skopiuje nam to, co dosłownie widzimy, czyli połączone dwie warstwy, tak jak je widzimy w chwili obecnej. Mamy tutaj na przykład czyli wklejanie bezpośrednie, wklejanie obiektu do obrazu, albo możemy sobie wybrać, jeżeli chcemy wkleić jako przykładowo nową warstwę zaznaczenie, czy tam kawałek obrazu, fragment, cokolwiek,
lub też jako deseń, ewentualny pędzel. Bufor. Buforowanie omówimy w dalszej części, nie chcę się teraz rozwodzić, gdyż w danej chwili nie jest nam to potrzebne. Tutaj mamy standardowe opcje wypełnienia, wypełnienie kolorem pierwszoplanowym, wypełnienie kolorem tła, deseniem. I tutaj bardzo dwie ważne opcje, czyli rysowanie wzdłuż zaznaczenia i ścieżki. Przydadzą one nam się w dalszej części kursu. Preferencje, czyli standardowe opcje programu. A także tutaj możemy sobie tworzyć nowe skróty klawiszowe. Przykładowo chcemy skorzystać z jednego filtru. No to nie będziemy wchodzić ciągle w te menu do góry, tylko sobie utworzymy skrót klawiszowy. Menu zaznaczone, czyli operowanie na zaznaczenia. Możemy sobie tutaj, dla przykładu sobie utworzę ze schowka, co tam jeszcze mam. I mamy zaznaczenie. Możemy zaznaczyć wszystko, czyli zaznacza cały obraz. Albo możemy sobie odznaczyć, czyli nic. A widzimy, zaznaczenie nam zniknęło. Mamy też odwracane zaznaczenie, czyli załóżmy, wybieram sobie mały kwadracik. Widzimy, mamy zaznaczone wewnątrz. Zaznaczenie odwrócone zaznaczyło nam obszar poza tym małym kwadratem. Różnica polega na tym, że ja sobie teraz ustawię pędzel. Widzicie? Mały kwadrat nie pozostaje naruszony, rysuję tylko poza nim. A jeżeli sobie te zaznaczenie teraz odwrócę, mogę rysować tylko w tym małym kwadraciku. Następną opcją jest zaznaczenie według koloru. Mamy tutaj narzędzie zaznaczenia według koloru i sobie wybierzemy kolor biały. Zaznacza nam wszystkie obiekty, które zawierają kolor biały zbliżony do ustawień progowania. Możemy manipulować ustawieniami progowania do tego stopnia, że wyodrębnimy dosłownie dany kolor. Jak widzimy, zaznaczyło nam tylko tutaj, w tym przypadku po zmianie, całkowicie białe obiekty na naszym obrazie. Tutaj mamy też opcję zmniejszania zaznaczenia, czyli załóżmy, że nasze zaznaczenie ma ostre krawędzie. Dzięki zmiękczeniu zaznaczenia możemy zmiękczać o dowolną liczbę pikseli. I mamy i vice versa opcja wyostrzania zaznaczenia, czyli jeżeli zaznaczenie jest zbyt owalne, a chcemy uzyskać nieco ostrzejsze, wtedy używamy tej opcji. Możemy tutaj skorzystać też z opcji zmniejszania zaznaczenia oraz powiększenia, a także obramowania. Wykorzystanie tych opcji postaram się omówić w dalszych częściach kursu. Oczywiście wykorzystanie tych opcji w praktyce. Mamy tutaj jeszcze jedną ważną opcję, przekształcenie zaznaczenia na ścieżkę. Dzięki czemu będziemy mogli według tej ścieżki rysować. Tak jak już wspomniałem, tutaj mamy opcję rysowania wzdłuż zaznaczenia i ścieżki, które postaram się omówić w najbliższym czasie. Tutaj mamy opcję widoku, czyli możemy manipulować siatkami. Kliknę teraz, jak widzimy, wyświetliłem siatkę. Teraz możemy ją sobie schować. Możemy tutaj wyświetlić prowadnice, granice warstwy. Dosłownie mamy tutaj multum możliwości, a także standardowe opcje, powiększenie, pracę pełnoekranową,
Mamy tutaj jeszcze bardzo ciekawe opcje, czyli przyciąganie do prowadnych z siatki. Skorzystamy z nich już w drugiej opcji kursu, gdyż bardzo się one nam przydadzą. Przechodzimy teraz do menu obrazu. Mamy tutaj opcję duplikacji obrazu. Opcja duplikacji obrazu polega na utworzeniu dosłownie takiego samego obrazu, jak widzimy. Mamy takie same zaznaczenia. Powstał nam duplikat łączny i z warstwami, i zaznaczeniami. Mamy tutaj też tryb obrazu, czyli tak jak widzimy, możemy albo wybrać tryb RGB, albo monochrom, lub także zmniejszyć liczbę kolorów w danym obrazie. Tutaj mamy przekształcenia, czyli dla przykładu odbić poziomu zrobię. Jak widzieliśmy, obraz nam się przerzucił. Odbić pionowo przykładowo. Jak widzimy, obraz nam się przerzucił w pionę. Mamy tutaj różne możliwości obrotu, gilotynowania, kadrowania, wymiaru płótna. No dosłownie możemy manipulować każdym elementem obrazu. Tutaj bardzo też ważna opcja, czyli opcja dodawania prowadnic. Pozwala nam dodawanie precyzyjnie nowych prowadnic do obrazu, usuwanie prowadnic, tworzenie prowadnic zaznaczenia i tym podobne. Tutaj mamy opcję konfiguracji siatki. Postaram się je przybliżyć również dokładnie w kolejnych kursach. Tutaj mamy opcję manipulacji na warstwę. Aby zrozumieć, co to jest warstwa, uruchomimy najpierw okno warstw. Skrót klawiszowy Ctrl plus L lub możemy sobie kliknąć okna i dokowalne okna dialogowe warstwy Ctrl L. Jak widzimy, jest skrót. I mamy sobie przykładowe tutaj warstwy. Dodamy sobie nową warstwę i damy tło 2. Damy sobie, jak widzimy, dodana została nowa warstwa. Przechodzimy do dalszej opcji. Tutaj możemy duplikować warstwę, czyli podobnie jak w przypadku duplikacji obrazu, tyle że operacja odnosi się do pojedynczej warstwy. Tu sobie możemy standardowo przenosić i przesuwać warstwy wyżej lub bądź niżej. Co tutaj jeszcze mamy? Łączenie warstw, czyli scalanie ze sobą dwóch lub więcej warstw w jeden obraz, ale w kierunku od góry do dołu. Co my tu jeszcze mamy? Możemy też usunąć warstwę przykładowo. Ale możemy także korzystać z menu podręcznego tutaj w oknie warstw i uzyskamy praktycznie ten sam efekt. Spróbujmy zatem. Usuwamy warstwę, a widzimy, odkryło nam z powrotem. Tutaj mamy stos, czyli manipulowanie kolejnością warstw. Możemy dodawać maski do warstw, przezroczystość, możemy dodawać kanał alfa, zmieniać kolory w alfa. Ogólnie mamy takie same możliwości opcji jak w przypadku pracy na obrazie, czyli kadrowanie, przycinanie warstw. Ale tutaj nam się odnosi tylko i wyłącznie do danej warstwy. Postaram się chwilę to pokazać. I mamy tutaj, spróbujmy sobie wykadrować tę warstwę tak na szybko. I jak widzimy, przycięło nam warstwę i nasza warstwa się zmniejszyła.
odznaczają, tak jak widzimy tutaj pod spodem tą daną warstwę. Mamy tutaj ten menu koloru, czyli mamy tutaj wszystkie operacje, które możemy przeprowadzić na kolorach. Możemy sobie tutaj dowolnie dostosować balans kolorów na czynniki pierwsze dla danego obrazu, jak widzimy. Możemy także ustawić standardowe opcje jasności, kontrastu, progowania czy poziomu. Możemy także sobie odwrócić kolory. A także możemy, zaznaczymy sobie wszystko i skorzystamy z opcji inwersji. Oj, przepraszam, tutaj oznaczyłem opcję numer 2, no to teraz wybiorę warstwę właściwą i odwrócimy sobie kolory. Jak widzimy, odwróciły nam kolory i uzyskaliśmy naprawdę zabawny efekt. Możemy tutaj także dostosować dowoli dosłownie każdą możliwą opcję dla koloru i jego nasycenia. Tutaj mamy standardowe wszystkie narzędzia, które są dostępne w przyborniku po prawej stronie, tak jak widzimy. Wszystkie narzędzia, które mamy w przyborniku, mamy też dostępne tutaj w górnym menu. Filtry, czyli ulepszenia różne, gotowe nakładki, pluginy, które pozwalają nam dodać przykładowo różne efekty do naszego obrazu. Ja sobie tutaj taki standardowy wezmę efekt. Dodam jeszcze cokolwiek. Właśnie w tej chwili nam tutaj pracują efekty, jak widzimy, rozmyło nam zupełnie obraz. Tutaj mamy okna, czyli mamy wspomniane dostosowywanie programu do własnych potrzeb. Możemy sobie, tak jak tu widzimy, mamy okno warstw wywoływane za pomocą kontrolera. Oraz także mamy standardowe różne dodatkowe tutaj, tak jak widzimy, opcje. I tutaj mamy, wracamy do obrazu bazowego, tak jak widzimy, za pomocą historii operacji. Tutaj mamy dosłownie, tak jak widzimy, mamy wszystkie operacje i możemy się cofać powrotem do poprzednich kroków. No to by było w sumie w tej chwili na wszystko. Poznaliśmy podstawowe zalety programu, a także obszar, w którym przyjdzie nam pracować. Myślę, że po oswojeniu się z programem będzie nam się pracowało zupełnie lepiej. Zapraszam na następną część kursu, gdzie przejdziemy już do zajęć praktycznych i będziemy mogli wykorzystać nasz program w nieco bardziej, że tak powiem, kreatywnych sposobach czy pomysłach. Jakkolwiek to ujmiemy, każdy z pewnością wie, o co mi chodzi. Także zapraszam na następny odcinek kursu. Dziękuję za uwagę.